Idziemy do Kauflanda, pomimo niedzieli, Kaufland otwarty. Czy nie wózek brać? Max się pyta, czy chcemy wózek na pewno brać. Ja sobie weźmie, ile wlezie. Ty to wyglądasz. No, artysta. Zamaskowany. Chodzimy. Jesteśmy w sklepie, zrobimy szybkie zakupy i do domciu. Max kupuje tutaj takie fajne chipsy długie. Nie widziałam takich u nas. Jeszcze są inne. Mhm. Fajne. Po 7 kun mniej więcej. Bardzo fajne. Patrzyłam na chipsy, ale nie ma jakichś wyjątkowych smaków. Pokażę wam tylko Pringlesy ciekawe. A to jeśli na chipsach to nie znają. To znaczy? No patrz ile chipsów swój, wszędzie chipsy. Tutaj. No mają sporo. Chipsy. Lubią. Widocznie. Mam piwo, kawałeczek. Żartujesz, jedno piwo? Znalazłem dwa piwa, chyba są no. Sorwacji. RSA Import Germany. O, nieźle. Aleksandro jest. Ale chcę wam pokazać Pringlesy ciekawe. Tutaj są ten fajne. Chorwackie. Oryginalne co prawda, ale fajne, bo z flagą to na mistrzostwa jak były. A tak to nie ma nic takiego nadzwyczajnego. Nic nie zobaczyłam. Idziemy dalej, szukamy coś. Aleks, jesteś w raju, co? No. Gdzie? Tutaj też są chipsy jeszcze. Wow. Chłopaki kupują piwo, Aleks wybiera sobie coś tutaj, jakoś Pepsi, nie wiem, zastanawia się. A ja sobie wypatrzyłam taką pipi. Wiem, że to niezdrowe, ale podałem się puszka i chcę skosztować, jak to smakuje. A ty co wynalazłeś? Mhm. Fajnie, bo zabezpieczenie, no, rzeczywiście super. Dobra. Ja chciałem powiedzieć, żeśmy wzięli raz biuchora z jabłkiem. Takie, żeśmy jeszcze nie pili. I dwa z Istry. Oho. Tylko na dzisiaj, bo i tu szukamy dalej. Tak, to nie ma co przesadzać. Tak. A tego u nas nie widziałam. Naprawdę super do kawy przyprawy. Rewelacja jest. Słony karmel. Cinnamon Dream. I tu jeszcze czaj moment. Rewelacja, naprawdę. I to kotany. Szok, że u nas tego nie ma. I tak wyglądają nasze zakupy. Kierujemy się do kasy. A, nawet pusto w kasach. To dobrze. Tak, wszystko? O, Aleksandro mi macha. Ale duży wybór lodów. Ho, ho. W Polsce biją się o lody ekipy, a tutaj proszę, w Chorwacji macie tego multum. Naprawdę szok. Tłumaczymy tutaj właśnie sobie z chorwackiego, jak fajnie Max ma. Super. Gotowe, idziemy. Zostało. Twoja faktura zostanie wydrukowana. Rewelacja, fajnie. Zakupy pakujemy i ruszamy. Tak. Mamy tego trochę, naprawdę sporo. Też mam w plecaku już. Taka jakaś woda chorwacka. Ponoć tutaj kranowa jest lepsza niż butelkowa w Polsce, więc będziemy pić kranowę, bo no nie zabierzemy się. Kupiliśmy najpotrzebniejsze rzeczy prawie. Bo są tutaj chipsy też, ale chipsy trzeba było wziąć, nie? A mówiłem, że nie trzeba wziąć wystarczy, to co na ziemi ręki? Nie mówię. Także mamy tego full. Najgorzej jeść mrożone frytki, bo dzieciakom się zachciały frytki. Więc... Jak najgorzej? Nie? Czemu się chyba dzieciakom zachciało? A komu? A wy nie będziecie jedli. No jak zrobicie, to zjemy, ale nie, że to jakiś nasz kaprys. To wam zrobimy nudę, a my zjemy frytki. Teraz jecie kiełbasy z nudlami. No widzicie? Jak zrobicie, to okej. Chcecie już podwójnie? Wolicie? Nie, mi obojętnym. Bo ja bym wziął to i to. Wszyscy są głodni już. Także pędzimy do domu. Robić jedzenie i pić. Pamiętajcie, pić wodę cały czas. Bo już mi się chciało pić. Au! Zierane? Nie. Szkoda. A klapki, patrzcie, Adidasa. 120 kun. Czyli jakieś, nie wiem, 80 zł? 20 euro.
O, musimy. Stopki. Musimy iść. Dobra, chodź, chodź, gdzie ty to weźmiesz? Na 10 kur. Idziemy. Ruszamy. Zadowoleni? Tak, najważniejszy towar ja wziąłem. Czyli? Jaki to jest najważniejszy towar? Tylko powiem wam... Co? A skarpetek. Aha, skarpetki. Dobra. Par? Za 10 euro. Aha. O, tu jeden jest zniszczony. Chciałam powiedzieć, że ogólnie tutaj ta rijeka jest dosyć brudna. Wszędzie śmieci. Naprawdę, wszędzie śmieci. Ta ulica jest tutaj czysta, ta główna. Niekoniecznie, patrz tu. Leży coś. Ale ogólnie to jest dobrze. Najczystsza. Pilnują jeszcze jej. Kwiatki rosną. A kto tutaj prowadzi teraz? Ty! Nie? A kto? Ale jesteśmy obładowani, idziemy do domu. Dla uważnych, w momencie gdy szliśmy na plażę, schodziliśmy schodami po lewej stronie, a teraz wróciliśmy drogą tutaj po prawej stronie. I jesteśmy na tej ulicy takiej tutaj i kierujemy się w stronę naszego apartamentu. Cześć kociaczki! Który chce z nami jechać? Kic, kic, kic. Wszystkie wiedziałem. Jakie śliczne! To chyba mama jest, nie? Mhm, pewnie tak. I dwa kociaki ma. Chci, 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 chci. Nie chcecie. Ale śliczne. A tu był na szaberku już mąż. Dojrzała? I zdobył śliwkę. Nie wygląda, dojrzała. Jeszcze nie dojrzała, zielona. Cześć, Niuniuś, jesteśmy już, tak? Przywitasz nas ładnie, tak. Chłopcy będą obiadek gotować, wiesz? Będą obiadek gotować, no słodziaku ty. Tak, Pancia witałeś przed chwilą? Pancia, tak? On się lubi, uwielbia się witać, uwielbia, tak? Chodź, gdzie ty jesteś? Jesteś, pokaż mordę. Pokaż, ślicznotku ty, ślicznotku. Zmieniliśmy wybór i wzięliśmy w pustę. Aha, bo ty pokazywałeś tak. W sklepie, a to drugie. Okej. Okay. Nie drap, jak on się cieszy. Jak on się cieszy, moja morda. No to my odpoczywamy, chłopaki biorą się do roboty. Klimatyzacja nam nawiała 20 stopni, także mamy chłodno w domku. Chłopaki dzisiaj robią obiad. Frytki, kiełbasę i ogarniają wszystko. A to na co? Sos. Czekam aż się zagrzeje, później daję czosnek i oliwę. I dopiero później. Ja mam sosem, co też bym nie mam tu coska. Mam czosnek w ogóle? Tak. Kupiłam. Mam taki na mini podkroić, żeby było jeszcze w miarę widać. Taki, jaki byś chciał jeść. A co, jak w ogóle bym nie chciał jeść? To w ogóle tak, bo tak, żebyś chciał w ogóle nie jeść. Taki mało, że... Dobra, to nie wiem. A może weźmy sobie tam gdzieś skarkę? Też mogę. Wolisz tak? A to tylko tutaj jeszcze mamy tak. Tu masz shot. Tak. Dobra? Nalać ci piwko? Piwko chcesz nalać? Masz pozory? Na ciepłe? Znalazłem łyżkę do sosu. Ja sobie stawię te lodówki. Te też wstawić? Znalazłem łyżkę do sosu. Tylko trzeba opukać. Dobra. No wolę zostawić, tak? Nie, ale zamieszasz. Będzie lepiej? Zmieszać myślę, że została jest lepsza. Niż... No, ale też się zostawiam. Chodzi o to, jak się lepiej. Nie zostałaś ile? Nie. Proszę, wypoczynek. Prawdziwy, tak. Elegancko, z piweczkiem. Ciówko. A dzieci pracują, tak?
Tak. Tak, no i świetnie. Chyba piekarnik się nagrzał, czy nie? Nie. No i świeci lampka. Już dawno, no, od początku nie świeci. Ustawiamy 6 minut, jak się chciało jest. Nie świeci. Teraz 4 minuty i za 4 minuty nie skończy. A tu nie ma termometra. Co? Proszę, jakie tu krojenie. Obiad a la Max and Alex. No, a na przykład to ziemniaków to jest od razu? Tak. Mogę posypać. Możesz posypać. Gotowania według Maxa? Najlepiej wziąć dwie. A gdzie jest długa? Albo widelec, no. Pewnie, że możesz, przecież będziemy to jeść. Także tu są takie kiełbaski. Tam sosik. I tu się robią frytki, nie wiem czy widać. Tylko, że frytunie. Gotowanie według Maxa. Okulary dla bezpieczeństwa. No ekstra. Wiem, gotowało jest te miski jadłem tutaj. Wiesz, jak to dziewczyny lubią takich facetów, którzy gotują? Wow, naprawdę. Widzisz, na chyba nic pan ma tu być? Chyba tak. Na frytki pasuje. Chyba tak. Tam jeszcze jest taka duża drewniana na górze. I w zmywarce są też rzeczy, jak coś. Skąd wzięliście ten garnek? Ja w zmywarce umyłam. Od zmywarki. A, dobra. Skłukaj. Uhuhu, ale już pachnie, ale jestem głodna. Alex? Tak? Curry czy chili? Chili? Pół na pół? Tak, pół na pół. Dobra. To ja powinienem mieć same curry. Wszelka. Max pichcił. Aleksandr też pomagał oczywiście, nie? Jeszcze sos będzie do tego. Tak. Taki na full wypasie. A ich tu co masz? Obiad. Nie jest koniec, mam z normalnie złapać. Bo to możesz całe złapać normalnie. Sam kras kraju, ja nie mogę patrzeć. Widzicie jak się teraz garnek trzyma? Teraz lepiej. Teraz gorzej mi się trzyma. Teraz gorzej mi się tak? Trzyma. To postaw jeszcze raz i weź tak, żeby ci było wygodnie. Sam. Jak mam? A przyjemnie. Tak, żeby ci było tak, dobrze. Dobra. No. Wyciągamy. Mi tak tylko chochelkę tego sosiku. Proszę. A gdzie ja siedzę? Ja nie wiem. Ja siedzę tu. Dobra. Naprzeciwko mnie. Ale obiadek. To co, zasiadamy? Tak, gotowy. Zasiadamy. Do jedzenia. No. Zapraszamy do stołu. Szanowny Państwo. Ale obiad. Pyszności Max nam przygotował. Chyba w Chorwacji najgorsze mieszkanie było chyba tu na Spetu Filip. Najgorsze? Czemu? W Chorwacji. Czemu najgorsze? My się wydaje, że na trzecim miejscu, bo mieliśmy na tym trzy mieszkania. I myśleliśmy na trzecim miejscu. To jest na pierwszym, poprzednie na drugim. Okej. Ale mi najechaliście. Nie, no w szoku. W szoku, tylko jesteś. Bo tak to zabrzmiało, jakbyś chodził na trzecie miejsce, a ty chodzisz tak najgorsze. W tym było fajnie, bo był basen, był duży taras. I blisko do plaży. Duże widoki. Chcieliśmy jechać do Portugalii, no ale ze względu na te maseczki pomysły, jakbyś w takiej temperaturze chodził w maseczce. A w ostatnim roku chcieliśmy jechać do Grecji. Znaczy ciągle zmienia. W tym roku do Hiszpanii. A w następnym roku do Chin. Albo do Japonii. Może się ktoś uda. No tylko ten, ja sobie nie wyobrażam, jakbyśmy byli dzisiaj na plaży, że w maseczce bym był na plaży. I ten sosa. Tak, się tak prowadzę. No ja ci powiem. Ale mogą być sprawdzone też? Też. Też. Jestem? No, stać. Tak. Nie wiem, czy nie za dużo. Możesz też szkodę wejść. Dzięki. Thank you very much. Dobra. Czy lubisz to zasali? Tak. Ja przyniosłam to nadal bardzo dobrze. Wczoraj mam to nadal, nie było dobre.
Ten ma kolor, no to był słaby, na pewno. Ale przez ruch, czajem, prosto. A to nie twoje rzeczy. Nie sprzedają na autostradzie i wyrażasz z Cyprianem. No. Jak takie małe pudełeczko chickenów, w Niemczech masz takie duże pudełeczko chickenów. Po prostu kompletnie takie duże masz pudełeczko chickenów. Ale nie jest. Ale 4. A nie 6? 4. Albo w Polsce 4. Jedno z dwóch. Na co się? Nie jestem pewna. Nie wiem. Okej, okay, dobrze. Ostatnio, no. Ile w Niemczech jest chickenów w McDonaldzie? Ja uważam, że 4. No, może nie zrobię, ile chcecie sosu? A nie możesz ty? No nie, to bardzo, ale co? To mi też daj. Poczekaj. I tak troszkę. I tak troszkę, to wejdę tam. Ale... Dobra. Nie wiem, czy dbało, że na to to mam ja sos. No, ja chciałam tylko tak robić. Bo mi było nawet w koło nawet, ale i ty robisz. Deszliś ma. Ja nie chcę. Dziękuję. Dobra. Nie. No, mi koło tak trochę. Sektor z kiełbaski, bo oni już nie są. Tu, tak. Dobra, dobra, dzięki. Ile paka paka? 23 chyba. 23? Mhm. To jest 12 zł. 24 euro. Mniej niż kety, tak. Pomyślałam, że czasem siedzimy i fajnie pogadać. No, ale dobra. Co, ale mogłaś powiedzieć, pytałaś mnie, czy ja chcę. No to nas. Ja bym to czujnął do szafki. A co? Tego? No to karty. Ruszakę sobie. Ale no, nie wiem, nie mam do końca. Ja bym zabrała, wiesz, teraz. Ja wolałbym takie karty. Byśmy zobaczyli, kto czytuje i tak dalej. Ło. Gdybym wziąłeś wirtualnego pokera. No ale patrz, coś miałeś mówić coś. Nie wolałbym takiej karty. To jest to normalne, a z tyłu mam jak coś z tomaty. A przynajmniej mieliśmy w Kauflandzie szkolenie z obsługi kasy. No. I z obsługi wychodzenia z kasy. Bóg. Ale że ja nie pomyślałam, że w Kauflandzie się zważy. Zawsze się zważy? Wam chyba owoce trzeba zważyć. No chyba, że na... A mnie to zmieniło, że to ja nabiję i ta waga już zważy. To mnie zmieniło. Ja ona Kościuga powiedziała mi, pytałam się, gdzie jest tomaty za co, po tej dopie jest. I ona powiedziała, lepszy będziesz nabyć, dołącz teraz. I byłem na chwilę zamurowany, że myślałam, jak dołącz teraz? Jak w dół, z sodami w dół. I zastanawiam się, jak to dojść tam. I ona powiedziała, że chodź ze mną i pokazała mi. No ale masz plusał, plusał, tak? Nie, to sam się zapytałem, fajnie, załatwiłem. Ja byłam w szoku, patrzę i zresztą tym. To się nazywa pomnad, tego na wstydzie, tak? No, że mu zależało. A oddałeś tam, to nie kupiliśmy tego pytania. Ale jak to jest iść na piechotę? Czyli trzeba dokładnie sobie myśleć, ile kupić, co kupić, nie? Ale Max już powiedział, nie bierzemy wózka. No. Na pewno bierzemy wózek. Weźmie, nie każdy weźmie i na morze. Każdy wyszedł obładowany.